Za kilka lat już będzie taka sytuacja, zaistnieje, że budynki czy firmy, które nie spełniają pewnych standardów albo nie są w stanie zrealizować czy dostarczyć na odpowiednim poziomie pewnych technologii czy rozwiązań, będą zauważane i ich budynki będą traktowane gorzej, tak? Nie ma aplikacji, windy, za długo czekamy na windy, tak, nie wiem, jest za skomplikowany system, za długo zajmuje gościom wejście do budynku, parking jest wiecznie pusty albo na zmianę pusty, albo zapchany, tak, i za drogi. I to wszystko będzie się jakby składało na to, że opinia o budynku, czy popularność budynku będzie po prostu spadać, będzie działać na niekorzyść. Ale w tym momencie jeszcze nie ma takiej sytuacji. Są tacy najemcy, w szczególności duże firmy, które potrafią przyjść z bardzo konkretnymi żądaniami. I przykładem dobrym jest budynek The Edge, który zresztą dzisiaj omawialiśmy, gdzie główny najemca Deloitte miał bardzo wysokie oczekiwania co do tego, jak ten budynek będzie przygotowany i jakie technologie w nim będą, jakie ułatwienia. Natomiast no, nie można tego rozciągnąć na wszystkich najemców, bo cały czas dla firm jest bardzo istotne lokalizacja, poziom czynszu, bardziej elastyczność w zmianie kontraktu niż to, jakie technologie są w budynku. Natomiast no, deweloperzy otrzymują bardzo silne sygnały od tych właśnie liderów rynku czy dużych firm, najemców, o tym, że to jest bardzo ważny temat i od tego się nie ucieknie. To nie jest tak, że można sobie w tym momencie powiedzieć, że ja w ogóle zostawiam temat technologii, bo większość się tym nie interesuje. Na pewno każdego roku przychodzi klient, który mówi, słuchajcie, chcę to z wami porozmawiać i nie można tej dyskusji nie podjąć.